Halo. Halo. Kochani, wam chciałam powiedzieć i świadectwo i taki czas z ostatnich 2 tygodni z mojego życia. Wiecie, ja miałam takie potężne spotkanie z Bogiem w ciągu ostatnich 2 tygodni. To było drugie takie spotkanie z Bogiem i nie chciałabym, żeby musiało być takie trzecie. Ponieważ to przeszyło mnie, wiecie, bojaźń Boża ogarnęła mnie niesamowicie, gdyż Duch Święty powiedział do mnie: zacznij mówić swoim głosem. Przyszłam w pokucie do Boga, dlatego że dużo rzeczy u mnie gdzieś tam non stop nie klikało, bo ja tak wchodziłam w służbę, ewangelizowałam wszystkim wszędzie, a potem wchodziłam w jakieś zamartwiania, swoje problemy i cały czas gdzieś tam była chwiejność. Wiecie, kiedy przyszło do mnie to przekonanie, dostałam wizję i zobaczyłam, jak Jezus wraca na tą ziemię i trzyma w ręku miecz. Nie zobaczyłam tego Jezusa w całości, ale były to obrazy poszczególnych tak jakby części ciała. Rękę i nogę z udem. Ale ja byłam taka malutka w tej wizji. I coś się ze mną zadziało, wiecie? Podczas uwielbienia w domu usłyszałam: uwolnij ducha. I tak jakby nastąpiła eksplozja i w taki naturalny sposób ja gdzieś się nie udzielałam na Facebooka. Ja kocham głosić twarzą w twarz. Ale zaczęło to ze mnie płynąć, bo nie mogłam zatrzymać. Cokolwiek po prostu robiłam, przychodziły myśli od razu, zostawiałam te rzeczy i zaczynam nagrywać. I byłam ostatnio na modlitwie wstawienniczej. I tak za mną chodził ten głos, to słowo, to jesteś głosem, jesteś głosem. I Agatka tutaj też coś powiedziała, ja w tej wizji znowu swojej, bo ja mam obrazy po prostu, no jest tego bardzo dużo, ale zobaczyłam wielki mikrofon. I przyszło do mnie przekonanie, że trzeba głosić wszystkim wszędzie. Że to jest czas po prostu, nie ma co się zastanawiać, kochani. I dzisiaj to słowo Artura o tym głosie tylko potwierdziło to, co się zadziało w moim życiu przez ostatnie 2 tygodnie. Kochani, każdy z nas jest głosem. Każdy z nas ma świadectwo, które podniesie życie drugiego człowieka, które spowoduje to, że ten człowiek odda życie Jezusowi. Nie możemy się nad tym zastanawiać, że ktoś nie miał takie przeżycia w życiu, takie, bo to nie oddajemy chwały diabłu za to, że ktoś był gangsterem, czy przestępcą, czy robił takie, a nie inne rzeczy. My głosimy Ewangelię do ludzi, którzy idą do piekła. Zacznij głosić i mówić swoim głosem. Tak mówi Pan. Amen.